jak zbierać i wykorzystywać dane behawioralne w e-commerce i nie tylko. O tym będę rozmawiał dzisiaj z Kamilą Kotowską, Head of Growth Cux.io. Kamilę poznałem przed rokiem na Crashu w Gdyni, kiedy opowiadała o rozwiązaniu, o tym, w jaki sposób oni wykorzystują dane behawioralne w e-commerce. I od razu bardzo mocno przypadło mi do gustu zarówno same narzędzie, jak i sposób, w jaki Kamila opowiada o analityce. Stąd postanowiłem ją zaprosić do dzisiejszej rozmowy. Kamila od wielu lat jest związana z branżą kreatywną. Ostatnio miała też okazję wygrać konferencję I Love Marketing, więc mam nadzieję, że temat analityki poda nam w bardzo przystępny sposób. Zaczynamy. Cześć Kamila. Cześć. Słuchaj, na wstępie opowiedz proszę o tym trochę, co robicie, bo być może nie każdy z moich słuchaczy jeszcze wie o waszym rozwiązaniu i fajnie było jakby w nawiązaniu do tematu naszej rozmowy, czyli do tematu, jak dane behawioralne wykorzystujecie w e-commerce, jak pomagacie e-commerce'om. Wyjaśnij jakby, co robicie, na czym polega wasze rozwiązanie. Jasne, jasne. Z chęcią. To jest w ogóle pytanie, z którym często się spotykamy. Niestety jeszcze, ale pracujemy nad tym, żeby to już było spontaniczna wiedza. Jak ktoś usłyszy o Cux, to już wiedzą, o co chodzi. Ale już ci odpowiadam. To, czym my się zajmujemy, to w trudnych słowach analityka behawioralna, analityka predyktywna, a w takich bardziej prostych i sensownych, które docierają do większej publiki, po prostu w taki sposób analizujemy dane i w taki sposób zbieramy te dane i na takich danych się skupiamy, żeby jak najszybciej pomóc e-commerce'om, ale nie tylko, ogólnie produktom cyfrowym jakimkolwiek, pomóc jak najszybciej znaleźć problemy ich klientów, pokazać im, ej, problem jest w tym miejscu, tutaj ci utykają, tutaj, nie wiem, tracisz sprzedaż, tutaj ci spada konwersja i weź to napraw. I chodzi tylko o to, żeby, wiesz, zaoszczędzić maksymalnie dużo czasu na tej analityce, no bo jednak, nie oszukujmy się, kto ma na to czas w tych czasach, żeby sobie oglądać nagrania albo się zastanawiać nad liczbami? No nikt. Albo jeśli ktoś ma, no to zazdroszczę w takim razie. Więc chodzi o to, żeby jak najbardziej przyspieszyć analizę i właśnie nie taką analizę, jaką znamy z Analyticsa, czyli wiesz, liczby, wejścia, bounce rate i tak dalej, i tak dalej. To są dane dotyczące głównie zachowań, emocji, jakichś takich motywacji zakupowych i nie tylko, więc skupiamy się bardzo na samym, na takiej perspektywie klienta, na tym, co go motywuje, co nim kieruje, no i staramy się zrobić tak, żeby było jak najszybciej, jak najprościej. Okej, okay. To jest fajna odpowiedź na pytanie, co robicie, to teraz trzeba to pogłębić i zapytać jak, bo pomagacie, jak rozumiem, e-commerce'om głównie, czy tylko w zasadzie sklepom? Nie tylko. Głównie nadal, aczkolwiek mamy coraz więcej, wiesz, takich klientów typu enterprise, czyli takich bardziej korporacyjnych i to niekoniecznie są e-commerce, bo to są i telkomy, i firmy ubezpieczeniowe na przykład, albo platformy VOD, więc to nie są takie e-commerce tradycyjne, o których byś pomyślał, o e-commerce to pewnie oni, ale rzeczywiście jakby od e-commerce'ów wychodzimy też z tego względu, że e-commerce są o tyle specyficzne, że tam jest łatwo o frustrację w użytkowników, którzy próbują coś kupić, no niech pierwszy rzuci kamieniem, kto się nigdy nie wkurzył, próbując zrobić zakupy świąteczne chociażby. Więc tam jest po prostu łatwo tę frustrację wyłapać, one są w pewnym stopniu powtarzalne, albo jakieś w miarę takie, wiesz, dla konkretnej branży specyficzne, więc dlatego e-commerce'y. Ale tak, nie tylko e-commerce'y mogą korzystać z analizy behawioralnej, uważam, że nie tylko e-commerce'y powinny. No, przy sklepach internetowych chyba też największy jakby udział w całym biznesie ma to, jak wygląda sklep, jak tam użytkownicy będą się zachowywać, czy będą kupować, czy nie. Nie? Tak, ale jedna z ważniejszych rzeczy w całym biznesie. Cieszę się, że to w ogóle w ten sposób mówisz, bo tak, masz jak najbardziej rację, 100% się zgadzam, ale też się nie zgadzam, dlatego że właśnie to też jest takie popularne założenie, z którym my gdzieś tam próbujemy, walczymy po prostu, że nie tylko sklep jako strona to jest to, co możesz optymalizować dzięki poznaniu w tych frustracji, tych zachowań swoich klientów, bo tak naprawdę ścieżka klienta zaczyna się już kilka kroków wcześniej, czyli na przykład na etapie komunikacji jakiejś marketingowej, na etapie reklamy, na etapie jakiegoś pierwszego styku z twoją marką, więc wiesz, to nie jest tylko tak, bo my się nazywamy oficjalnie i we wszystkich papierach mamy UX and Analytics Automation, więc jak ludzie słyszą to UX, to myślą, aha, no dobra, to oni pewnie mówią nam, gdzie powinien być przycisk albo jaki powinien mieć kolor. Absolutnie nie. To jest w ogóle takie dużo szersze spojrzenie właśnie na tą analitykę i możliwość optymalizacji tych wyników, czyli wiesz, patrzymy na wszystko, nie tylko na samą stronę. Okej, okay, super.
No dobra, to w jakim momencie powinienem do Was przyjść? Czy jest taki jakiś minimalny rozmiar, minimalna ilość danych, z którymi mogę do Was przyjść? Wiesz co, danych może nie do końca, bo nieważne jak duży lub mały jesteś Twój biznes, jaki jest, to tych danych behawioralnych możesz mieć mnóstwo i mogą Ci od razu już na samych pierwszych krokach dać wskazówki, co powinieneś naprawić albo co powinieneś zmienić. Myślę, że takie bardzo zapalne punkty, kiedy warto, znaczy właściwie to warto cały czas, oczywiście, ale takie, gdzie rzeczywiście to lepiej nie robić żadnych kroków bez tej analizy behawioralnej, no to jest na przykład moment, w którym sobie myślisz, o kurczę, może zrobię redesign mojej strony, bo chyba to jest to, co nie działa. Bardzo często myślę mnóstwo takich case'ów, że właśnie klientom się wydawało, że dobra, to jak teraz naprawimy stronę, tam pozmieniamy właśnie te przysłowiowe przyciski, to wszystko zmieni. Okazywało się, że absolutnie w ogóle te przyciski i ta strona, to w ogóle nie frustrowało ich klientów, problem był gdzieś zupełnie indziej. Więc wiesz, zanim zaczniesz wydawać kupę kasy na redesign, na nowe projekty, na moodboardy, na wszystko, co się z tym wiąże, na programistów, no to lepiej po prostu zajrzeć sobie w dane i sprawdzić, czy na pewno to jest to, co powinieneś zmieniać w tym momencie. A jeszcze jeśli chodzi o samą wielkość tych danych, to my dlatego na przykład też, jeśli chcesz skorzystać z darmowego triala w Cuxie, to on nie jest ograniczony na przykład czasowo, tylko jest ograniczony liczbą nagrań, które zbieramy, dlatego żebyś właśnie mógł najbardziej wyciągnąć takie wartościowe wnioski z tych swoich danych, czyli możesz mieć tego triala nawet pół roku, jeśli masz bardzo mały ruch. Dobra, to jest ważna informacja. Czyli w zasadzie wyciągam taki wniosek sobie na szybko, że każdy klient, który do mnie przychodzi w zasadzie prawie, od razu powinien być kierowany do Was. To możemy deala zrobić jakby po naszej rozmowie w tak zwanych kuluarach. Bo podobnie zazwyczaj jak przychodzą klienci, bo mam różnych klientów, mam takie firmy jakby, które mają już tam setki milionów powiedzmy przychodu obrotu i one powiedzmy, że sobie radzą, ale mam też klientów mniejszych, którzy przychodzą i zazwyczaj na samym początku współpracy wychodzi, że strona internetowa powinna być zmieniona, bo ja to widzę jakby po samej komunikacji, która tam jest zastosowana, potem jak ta strona wygląda. I teraz pytanie moje jest takie, czy taki przedsiębiorca, taki właściciel biznesu, który nie wiem, powiedzmy, że jest jeszcze MŚP, ale taki bardziej M niż S, i zastanawia się nad zmianą właśnie strony internetowej, to on powinien przyjść do Was jeszcze z tą starą? I pytanie też jakby, jak współpracujecie? Przychodzi do Was ktoś, załóżmy po naszej rozmowie, ktoś stwierdzi, dobra, to ja do nich idę zweryfikować, czy u mnie na stronie wszystko jest okej. Jak wygląda też początek współpracy? Co robicie po prostu? Jak to? Dobra, to najpierw... Możesz na jakimś case'ie opowiedzieć też, jak będziecie... Z tymi case'ami to jest, wiesz, nie? Wszystko jest obwarowane, bo to jednak są dane, więc jest bardzo mało case'ów, o których mogę mówić wprost, ale spoko. Na pewno jakiś przytoczę, bo to siłą rzeczy. Ale do MŚP najpierw. Tak. I nawet wydaje mi się, jestem przekonana o tym, że mniejsze i średnie przedsiębiorstwa mogą bardzo dużo zyskać na takiej właśnie analizie, bo one siłą rzeczy mają też mniejsze budżety. A takie duże zmiany, jak właśnie redesign strony, chociażby wspomniany już wcześniej, to jednak jest całkiem spory koszt. No nie oszukujmy się, to nie są jakieś tam drobnice na reklamę na Facebooku, boże, niech mnie nikt teraz nie ściga, że mówię, żeby wydawać mało pieniędzy na Facebooku. W każdym razie to są jednak duże projekty. A jeśli się okaże, a noż się okaże, a prawdopodobnie się tak okaże, że to wcale nie ta strona jest problemem, tylko że masz jakąś mega drobną, wkurzającą funkcję, na przykład gdzieś tam w checkoutie albo na stronie produktowej, coś takiego super małego, co możesz, wiesz, w 15 minut zmienić po prostu, no to się okaże, że jako małe przedsiębiorstwo wydajesz mnóstwo kasy na zupełnie niepotrzebny projekt, a drobna zmiana chwilowa by ci przyniosła te wzrosty na bardzo dużych poziomach. My sobie zresztą to ostatnio liczyliśmy i wychodziło nam, że przy takich, wiesz, współpracach, no takich powiedzmy dłuższych, ale my mówiąc dłuższych mam na myśli parę miesięcy, a nie parę lat, no to jesteśmy w stanie z Cuxem podnosić klientom konwersję nawet i o 500% czy 1600, też taki case mamy, więc a to są naprawdę takie mega drobne zmiany, to nie są żadne wielkie... Tak, ja też to znam. Zasada Pareto po prostu najczystszej postaci. No w analityce to są quick winy, wiesz, szybkie takie drobne implementacje, które ci nie powinny zająć więcej niż tam 2 tygodnie powiedzmy do wprowadzenia, z reguły zajmują po prostu kilka godzin maksymalnie, a przynoszą zyski niemal od razu. Więc tak, to odpowiadając na jedno pytanie, a drugie, jak wygląda taki proces, no to jeśli jesteś sobie takim mniejszym czy średnim tam przedsiębiorstwem,
no to zapraszam serdecznie na stronę, żeby sobie zacząć tego darmowego triala i sobie sprawdzić, jak, z czym to się je, bo jednak, znaczy my dążymy do tego, żeby być maksymalnie prostym narzędziem, bardzo intuicyjnym i nie zarzucamy metrykami, nie zarzucamy jakimiś tam nie wiadomo jakimi wymysłami. Staramy się to wszystko maksymalnie uprościć, no ale zawsze warto sobie jednak sprawdzić, jak to dla mnie działa, gdzie, na co powinienem zwrócić uwagę. Więc polecam serdecznie taki właśnie, rozpocząć sobie takiego triala i to, co jest, podejrzewam, że chcieliśmy o to zapytać później, więc już odpowiem szybciej na to pytanie, co nas wyróżnia. To jest to, że my się, wiesz, skupiamy na celu biznesowym, to znaczy, że jak sobie odpalasz takiego cuksa, to mówisz naszemu narzędziu, co jest twoim celem biznesowym, bo tych celów możesz mieć mnóstwo, nie? No, dla jednego to będą zapisy na newsletter, dla kogoś tam innego to będzie zakończony proces sprzedaży, a dla kogoś tam, nie wiem, kliknięcie w kontakt, w zależności od tego, jakby, co twój biznes robi, gdzie masz pieniądze, nie? Follow the money. Więc jak sobie takiego cuksa uruchomisz, to mówisz nam przede wszystkim, jaki jest twój cel biznesowy, ten główny, tych celów możesz mieć miliony, nie, w ogóle sky is the limit, ale ten główny sobie ustawiasz i wtedy nasze narzędzie, i to jest jakby game changer moim zdaniem taki analityczny, skupia się tylko i wyłącznie na tych wizytach, na tych klientach, na tych danych, które są istotne dla tego celu. Czyli nie jest tak, że zbierasz wszystko i toniesz w tym i się musisz sam zastanawiać, kurde, czy to ma jakiś wpływ, czy to nie ma wpływu, tylko my ci już od razu podpowiadamy, ej, tutaj, tu są te insighty, tutaj zerknij. Więc myślę, że to też jest fajne, że jak sobie zaczniesz takiego triala, to żeby od razu ustawić cel i przefiltrować te dane, które do ciebie spływają behawioralne i wybrać tylko te, które będą miały znaczenie. Tak. Okej, okay, super. Dobra, link na pewno wrzucimy w opisie pod filmikiem, więc on już tam czeka, jeśli to ktoś ogląda. To teraz pogadajmy trochę o marketingu, bo rozwiązanie wasze, myślę, i fajnie opowiedziałaś i damy link, więc kto będzie chciał, ten spróbuje. To teraz bardziej o marketingu. Pytanie, bo macie dużo danych, dużo pewnie widzicie. Są jakieś takie rzeczy, które, nie wiem, obserwujecie, albo które wynikają z twoich już tam kilku lat doświadczenia, co najczęściej leży na takich stronach? Gdzie najczęściej są błędy? Ale myślisz o e-commerce'ach, mówisz, tak? No, mówię o e-commerce'ach. Ojej, wiesz co, czy są rzeczywiście takie rzeczy, które się powtarzają? Pewnie są. No, dużo jest problemów z checkoutem i to są z reguły takie bardzo banalne rzeczy na zasadzie, a nie dałeś możliwości wyboru, albo checkboxy są za blisko krawędzi, jak ktoś wchodzi na mobilu i nie mogą kliknąć tego checkboxa i przez to się wkurzają i wychodzą, więc są takie drobne zmiany gdzieś tam właśnie w okolicach checkoutu, czyli w sumie dla e-commerce w tym takim bardzo newralgicznym punkcie, ale jest też mnóstwo takich mniej oczywistych case'ów, jak na przykład marketing blindness, czy pop-up blindness, o, to jest moje ulubione, już na infoszerze dałam sobie trochę używania i opowiadałam o tym, o tych pop-upach, że nam się często wydaje, nam marketerom oczywiście, że pop-upy, tak, w ogóle ważne informacje, wrzućmy na pop-up, przecież na pewno wszyscy to przeczytają. Absolutnie nikt ich nie widzi, nawet jeśli mamy taki case, nawet jeśli pop-up to jest dokładnie to, po co ktoś przyszedł na tą stronę. To ignoruje go, wiesz, zamyka i potem widzisz w jego zachowaniu na stronie, że on dokładnie szukał tej informacji, którą pokazywałeś na pop-upie. Więc no, strasznie dużo takich rzeczy, na których można się wykładać. A marketingowcy, no niestety, nie wszyscy absolutnie, ale w całkiem sporej mierze nie są analitykami i niekoniecznie ta taka praca z danymi to jest pierwsza rzecz, której się szuka, szukając ludzi do marketingu, raczej to jest ta kreatywność, takie bardziej poetyckie podejście do życia, tak. A to jest spory błąd, bo jest mnóstwo rzeczy, które można wyciągnąć z takiej analizy, które się świetnie odbiją na marketingu, zamiast, wiesz, zgadywać, opierasz wszystko na zachowaniach, oczekiwaniach i tak samochęci. No, na konkretach. Nie, to bardzo fajna rzecz, co mówisz o tych drobnostkach, bo do mnie jak przychodzą klienci, im mniej się oczywiście tym problem jest większy, im większe firmy, tym ten problem jest mniejszy, ale zazwyczaj jest takie nastawienie, że jak nie idzie, to trzeba wywrócić wszystko do góry nogami, nie? Zmienić sklep, zmienić komunikację, może nawet rebranding w ogóle, wiesz, takie historie, a nie są, jakby nie szuka się takich małych rzeczy, ale to myślę wynika trochę z braku świadomości, że są takie narzędzia do tego, żeby to sprawdzić. Tak. Myślę, że tak, ale myślę, że też całkiem sporo pokutuje takie podejście dobrych praktyk, wiesz, że wpiszesz sobie w internet, co zrobić, jeśli spada mi konwersja, coś tam i nagle masz listę dobrych praktyk, o, zmień tutaj sobie ustawienie czegoś tam, a tu spróbuj w ten... No bullshit, jakby to jesteśmy w takich...
W takim momencie rozwoju tego świata digitalowego, szczególnie po pandemii, czy w trakcie pandemii, zależy jak kto na to patrzy, że tej konkurencji jest strasznie dużo i jak nie będziesz się próbował wyróżniać rzeczami, które wkurzają, znaczy właściwie naprawianiem rzeczy, które wkurzają twoich klientów, czyli takim mocno personalizowaniem pod ich oczekiwania, pod ich emocje, no to co ci te dobre praktyki? No, będziesz taki sam jak 50 innych sklepów, zupełnie bez sensu. Tak, ja się też często spotykam z tym, że klienci liczą na to, że jeśli ja obsługiwałem jakieś firmy z ich branży, to znaczy, że ja mam model na sukces w tej branży, tak, nie? Tak. Obsługiwałem Software House, tam poszło dobrze, no to znaczy, że jak im zrobię, a oni też mają Software House, no to to też wyjdzie, a tłumaczę nie. To jest zupełnie ogóle, inny case. Strasznie ciekawe podejście, nie? Że ludzie chcieliby mieć gotowe metryce albo wzorce, tak, kiedy tak. Właśnie od tylu lat się przecież o tym trąbi. To jest jak rok mobile po prostu. Personalizujmy, hiperpersonalizacja idzie, nadchodzi. Nie, zrzućmy wszystko w jeden wzorzec. No ale to szukanie prostoty, nie? I drogi na skróty pokutuje. Patrzę sobie na listę, czy jeszcze mam jakieś pytanie do ciebie. A powiedz mi tak, bo jeszcze odnośnie waszego rozwiązania, jakby wracając, czym to się różni od Yandexa czy Hotjara? Okay. Bo to są takie rozwiązania, które, jak ja się z tym spotkałem na samym końcu, jak gdzieś tam w Gdyni oglądałem twoją prezentację chyba ponad rok temu już, to od razu mi się to skojarzyło Yandex Hotjar, nie? Potem po kilku minutach prezentacji już zobaczyłem, że to nie jest to samo, ale jakbyś wyjaśniła dlaczego. Dobra, to najpierw zaadresuję tego Yandexa i to bardzo króciutko i szybciutko zrobię, z tego względu, że absolutnie odmawiam pojawiania się w ich towarzystwie. Okay. Dlatego, że to jest, myślę, bardzo prosta kwestia. Yandex po prostu nie dba o bezpieczeństwo danych. Mhm. My, wiesz, jesteśmy RODO, czy tam GDPR compliance, nawet w gigantycznych enterprise'ach przechodzimy wszystkie jakieś testy bezpieczeństwa i często jest tak, że innego narzędzia nie da się podpiąć, bo gdzieś tam tylko to nasze spełnia jakieś tam ich założenia, takie security. Yandex, nie. W ogóle, kurwa, mamy na Yandexa. Natomiast Hotjar, no to tak, rzeczywiście, często się zdarza to porównanie. Przede wszystkim dlatego, że i my, i Hotjar mamy hitmapy, a jak myślisz hitmapy, to myślisz Hotjar. Jakby to jest takie dosyć naturalne połączenie, które się gdzieś tam zrobiło w takiej zbiorowej świadomości. I powiem ci szczerze, że to jest trochę taka niedźwiedzia przysługa, jeśli chodzi o Hotjara, bo z jednej strony super, bo oni byli takim prekursorem, jakby pokazali, że ej, są hitmapy, możemy patrzeć na to, jak oni się zachowują na stronach i oni zbudowali tą taką jakby edukację rynku. No ale z drugiej strony teraz my musimy to wszystko odkręcać i tłumaczyć ludziom, ej, nie trzeba naprawdę wszystkiego oglądać, naprawdę nie musisz siadać i robić sobie seansu 13 godzin i oglądać wszystkie wizyty na swoim sklepie, w ogóle nie, absolutnie. Co jest w ogóle ciekawe, często się spotykamy też z takimi, wiesz, ludźmi gdzieś tam wysoko zaawansowanymi w analityce, znanymi w tym świecie analitycznym, którzy mówią, no tak, ja oglądam nagrania w Hotjarze, ja sobie myślę, Chryste, panie, ja wolnego czasu, co ja bym z tym zrobiła w ogóle? Może klienci płacą za ten czas, wiesz. Chyba, że, to wtedy okej. Okay. Coś też tak, wiesz, shady moralnie. No ale tak, więc Hotjar rzeczywiście zrobił taką dużą edukację rynku i gdzieś tam fajnie, że to tak w ten sposób wyszło. No ale teraz jest sporo tłumaczenia ludziom, dlaczego to nie do końca tak powinno wyglądać. Natomiast te różnice, no to tak, Hotjar rzeczywiście po pierwsze, tak jak już wspomniałam wcześniej, my się skupiamy mega na tym celu biznesowym, więc nasze narzędzie po prostu robi ci preselekcję tych danych, czyli nie wszystko, tylko to, co jest istotne, żebyś właśnie nie zatonął w tym całym bałaganie danych, których mamy mnóstwo i na każdy możliwy temat. Więc to jest jakby pierwsza taka główna różnica. Druga jest taka, że w Hotjarze właśnie możesz go trochę traktować jak przydługi seans w kinie, czyli sobie siadasz i oglądasz te nagrania i patrzysz, co tam ci twoi użytkownicy sobie robią. Gdzieś nawet widziałam takie porównanie, że to jest o jak zaglądanie przez ramię użytkownikowi, jak z twoją stroną obcuje. No okej, okay, po co, nie? Ale creepy. Więc my się staramy właśnie wybierać tylko te nagrania, te wizyty, te hitmapy, które są istotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że my też mamy taki autorski algorytm stworzony. On jest oparty oczywiście o machine learning, który gdzieś tam się sam doucza cały czas na bieżąco, który jest w stanie wykrywać, że konkretne zachowania na stronach świadczą o konkretnej frustracji. Czyli na przykład, wiesz, nie mogę tutaj zdradzić za dużo technicznie,
ale że są pewne wzorce tego, w jaki sposób użytkownik się zachowuje na danej stronie, co robi, jak to robi, jakie akcje podejmuje, że nasze narzędzie jest w stanie powiedzieć, ok, on jest tutaj sfrustrowany, albo ok, on jest tutaj zagubiony, albo coś tam jeszcze innego. Więc to też jest taka całkiem spora różnica i myślę, że to jest właśnie to źródło przede wszystkim tych drobnych napraw, o których mówiliśmy, że wiesz, mogę zobaczyć, o kurde, tutaj mam dużo rage klików, czyli wściekłych kliknięć, znaczy, że tutaj coś nie działa, być może przycisk nie działa, albo link mi tam się, wiesz, wywali. A co to są wściekłe kliknięcia? Wściekłe kliknięcia to jest taki moment, kiedy na pewno go kojarzysz, jak chcesz coś sobie przeklikać dalej na stronie i to cholera, nie chce pójść dalej. Typu, nie wiem, coś tam do koszyka próbujesz dodać, a to się nie dodaje, więc zaczynasz naparzać w swoją myszkę. Naparzać, no okej. Jest fajne. Też taki poziom wyżej tej frustracji, czyli to są rage keypressy, to już jest ten moment, kiedy zaczynasz naparzać w klawiaturę. Nie? Już wtedy już ledwo możesz usiedzieć, następne to jest wyrzucanie laptopa przez okno, ale tego jeszcze to nie... To też bierzecie? Jeszcze nie, ale wiem. A miałem o to zapytać właśnie. Ale jest też tego... takich indykatorów. No. Okej, okay. Super. Dobra, to bardzo fajne. Czyli podsumowując, oszczędzacie masę czasu klientom. Przede wszystkim tak. Przede wszystkim oszczędzamy bardzo dużo czasu i jakby też się na tym skupiamy. Kiedyś sobie to liczyliśmy na podstawie, wiesz, takich rozmów z różnymi klientami na tym, o tym, jak taki proces analityczny u nich wygląda, jak oni to robią, ile potrzebują, wiesz, zaangażować ludzi, zespołu, ile to mniej więcej im czasu zajmuje. I na podstawie takich rozmów z bardzo różnymi klientami z różnych branż i z różnych wielkości tych przedsiębiorstw wyszło nam, że przeciętnie taki dobry proces analityczny to jest kilka narzędzi różnych, no bo właśnie sobie bierzesz, nie wiem, Analyticsa, bierzesz sobie Hotjara, bierzesz sobie tam jeszcze jakieś drobnice, nie wiem, do Person na przykład narzędzia, więc masz ileś tam narzędzi, potrzebujesz dedykowanego teamu do tego, no bo każdy się specjalizuje w jakimś innym tym narzędziu, z innymi danymi pracuje, z innym rodzajem analizy. No i czasowo wychodziło tak około, taki cały proces, 720 godzin powiedzmy, nie, mniej więcej, plus minus. No i my sobie to wszystko tak policzyliśmy, no kurde, no ciekawe, że mają tyle czasu do zainwestowania. No i jak sobie to wszystko przeliczyliśmy, no to się okazało, że możesz w sumie sobie odpalić cuksa, wyszkolić jednego specjalistę, który ci będzie, wiesz, te dane, nawet nie tyle obrabiał, bo narzędzie je obrabia za ciebie, tylko po prostu będzie wyciągał z nich wartościowe takie insighty i wnioski. I jesteś w stanie taki proces zamknąć w 23 minuty. Jakby... To jest dobre value proposition. Czas i pieniądz, tak słyszałam, więc wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądna cena, którą warto zapłacić, wiesz, o co chodzi. Tak, zdecydowanie. Więc jeszcze raz przypominam, że link do tego cuda jest w opisie. Dobrze, Kamila, powiedz, czy chcesz coś jeszcze dorzucić, bo mi pytania z kartki się skończyły. Dużo tutaj padło fajnych rzeczy, wściekłe kliknięcia mi się najbardziej podobały. Tak, jest coś, co... Tak, jest więcej takich tych indykatorów wkurzenia, więc na przykład jest też coś takiego, co ci mówi o tym, że klienci są zagubieni na stronie i to są chaotyczne ruchy. I wiesz, można nauczyć narzędzie w taki sposób, żeby wiedziało, które ruchy to są takie zwykłe, normalne po prostu, bo sobie przeglądam stronę i gdzieś tam wiesz, jeżdżę myszką po stronie, coś sobie oglądam, coś przeglądam. No a są takie rodzaje ruchu i takiego rodzaju zachowań, że możemy powiedzieć, o kurde, tu jest chaotycznie, znaczy, że pewnie twoja strona jest w jakiś sposób dezorientująca, pewnie coś tam nie działa, może coś powinieneś podpowiedzieć inaczej na tej ścieżce. Możesz też, wiesz, badać refresh'e, czyli jak ktoś przeładowuje stronę, no to już jest dla ciebie, oczywiście możesz sobie to potem oglądasz nagranie i sprawdzasz, czy rzeczywiście to założenie jest prawdziwe, ale z reguły, jeśli widzisz dużo takich refresh'e, no to możesz założyć, że na przykład obrazki ci się nie doładowują na stronie, czy wiesz, gdzieś coś się zacięło, że po prostu któraś strona ci się wywala, gdzieś tam jest jakiś taki konkretny problem, z którym warto gdzieś walczyć. Także jest mnóstwo takich małych rzeczy, które mogą ci powiedzieć tutaj, to tutaj jest problem, to tutaj trzeba naprawiać. Super, mega. A ile wasze rozwiązanie kosztuje w ogóle? Tak już na koniec. Co, jeszcze w tym roku. Już nie, to zostanie. A, no tak. Jeszcze jesteśmy na starych cenach, więc, ale no zapowiadam podwyżki. Teraz to jest 70... Zaczynamy od 79 euro miesięcznie i jest to uzależnione od wielkości ruchu po prostu, jaki generujesz na stronie. Okay. Mamy też taką opcję, którą ja zresztą będę mocno eksplorować w tym roku, więc być może ktoś się ze słuchających będzie zainteresowany. Zaczynamy taki program certyfikacji agencji partnerskich,
i pracujemy, mamy już kilka takich, z którymi robimy powiedzmy sobie takiego pilota i to są agencje, które z nami pracują już od jakiegoś dłuższego czasu, znają Cuxamy, możemy jakby ręczyć za ich umiejętności takie analityczne i za to, że te dane i te wnioski, które wyciągają na podstawie analizy są rzeczywiście wartościowe i sensowne, więc robimy sobie teraz takiego pilota z nimi, ale będziemy na pewno w przyszłym roku poszerzać ten program i to polega na tym, że kiedy są agencje digitalowe, marketingowe, takie, które gdzieś tam się zajmują, wiesz, tym światem online'owym mocniej niż eventówką na przykład, to my sobie z nimi wchodzimy w taką współpracę, my z naszej strony dajemy oczywiście narzędzia, jakby tam dalsze ustalenia to już inna sprawa, ale przede wszystkim dostają narzędzie i to, co jest bardzo istotne, dostają wiedzę od nas, czyli my przeszkalamy zespół, my pilnujemy tego, bo też nie chcemy, wiesz, dawać certyfikatu na prawo i lewo i mówić, o, każdy się teraz zna na analizie, a potem będzie, wcale nie. Więc my bardzo też mocno tego pilnujemy, żeby te kompetencje analityczne rzeczywiście były wewnątrz tej agencji, wśród pracowników potwierdzone i wtedy sobie wchodzimy po prostu w taką współpracę. Także agencje zapraszam do kontaktu, a klientów agencji zapraszam, żeby sprawdzali, czy agencja ma taką certyfikację, bo to znaczy, że wiedzą, co robią i nie są świeżakami w świecie analizy behawioralnej, a myślę, że to jest całkiem wartościowa sprawa, szczególnie jeśli mówimy o marketingu. Okej, okay, super, brzmi bardzo fajnie. No to ten koszt, powiem ci, że nie jest duży w stosunku do tego, ile można zaoszczędzić jakby i na budżetach reklamowych i no, z każdej strony. Już nawet teraz powiem ci, case dosyć świeży, nie mogę wskazać konkretnego e-commerce, z którym pracowaliśmy, ale jest to taki e-commerce z sektora FMCG, więc taka spożywka bardziej. I oni sobie zrobili, oczywiście opierali się przede wszystkim na analityksie i brońcie Panie Boże, ja nie mówię, żeby nie robić analityksa, róbmy analityksa, po prostu uzupełniajmy te dane, które są w analityksie taką bardziej pogłębioną analizą, bo wiesz, analityks ci powie, co się dzieje, coś tu masz gdzieś problem, bo widzisz jakieś spadki w danych czy coś w tym stylu, ale analityks ci nie powie, dlaczego tak się dzieje, nie będziesz miał tego backgroundu problemu. No więc tenże e-commerce wspomniany sobie sprawdził w analityksie, jak tam wyglądał u nich ruch na stronie, no i zobaczyli, że całkiem sporą część ruchu generują im ludzie, którzy się nie logują, nie mają, wiesz, kont pozakładanych w serwisie. Okej. To nie jest jeszcze żaden wielki problem, no ale jak sobie weszli tam głębiej w dane, to się okazało, że tam chyba ponad 60% wszystkich transakcji, czyli ich przychodu, generowali ci zalogowani. No i tu już się zaczął robić trochę problem, no bo kurde, mamy taką dysproporcję w ruchu, ten co nam przynosi pieniądze, to stanowi tylko 10% tego wszystkiego, co się dzieje na stronie. No i wiesz, zrobili właśnie taką pogłębioną analizę behawioralną właśnie i wyszły im takie mega drobnice, które są mega game changerem i dzięki temu, wiesz, odwróceniu tego ruchu, czyli że więcej ludzi, tych, którzy zostawiają kasę na stronie, czyli tych zalogowanych, że jeśli oni zaczynają stanowić większą część ruchu, to oni byli w stanie podnieść swoje przychody o 5 milionów, co im zrobiło 580% tego, co dotychczas zarabiali, no kosmos. A zmiany były naprawdę drobne, bo tam się okazało przede wszystkim tak, że komunikaty reklamowe były nie do końca jasne, jakby nie zachęcały, wiesz, do tego, żeby zakładać te konta, żeby korzystać z zniżek dla klubowiczów, więc tu już mieli pierwsze takie wnioski, że te komunikaty są do poprawy. Zachowania ludzi też na stronach produktowych pokazały, że oni są tacy zdezorientowani, nie do końca tam gdzieś podkreślają teksty, coś próbują zoomować, coś tam klikają. No i po obejrzeniu już takich wizyt okazało się, że po prostu by te treści, które są na stronie, są dla nich niewystarczające, że oni cały czas próbują, wiesz, znaleźć tą wartość gdzieś na stronie, przez co są tacy lekko zdezorientowani, pogubieni, poirytowani. Więc po prostu była kwestia troszeczkę zmiany, ulepszenia kontentu na stronie produktowej. I tam wyszła jeszcze jedna rzecz w checkoutcie, że co to był za problem, czekaj. Coś chyba z dostawą, już teraz nie pamiętam dokładnie, mi się te case nakładają. Te rzeczy, o których mówisz, to wiesz, jakby najlepszy nawet dział marketingu siedział i kminił nad tym, dlaczego nie idzie, to jest kurde nie do wymyślenia, nie? Tak, dokładnie tak. Ja zresztą teraz, wiesz, bo jest, teraz kiedy rozmawiamy, jest koniec roku. I to jest ten czas na wszystkie podsumowania marketingowe, na jakieś tam predykcje trendów na przyszły rok i tak dalej. I ja tutaj trąbię na prawo i lewo do każdego, kto chce mnie tylko o to zapytać, że uważam, że nadchodzi era, może to jeszcze nie jest tak, że w przyszłym roku to już będzie, wiesz, hot topic,
ale że naprawdę przychodzi czas na marketing, który się będzie opierał na danych i na analityce i na przede wszystkim takiej właśnie behawioralnej analityce. I to jest taka średnia wiadomość dla marketingowców, bo to jest jednak coś, czego od nas nie wymagano przez wiele lat i raczej właśnie tak jak wcześniej wspominałam, nie? Że to jest jednak, skupiamy się na tej warstwie kreatywności, na tym, co my wymyślimy, na tym kunszcie takim, wiesz, pracy ze słowem, na jakimś budowaniu pięknych obrazów, storytellingu i tak to jest ważne. No ale powoli się kończy taka wolna amerykanka i jednak trzeba mieć jeszcze coś, żeby poprzeć te swoje decyzje. Więc ja uważam, że tak. No. To jest trochę jak ze strategią, bo my też każdemu klientowi na starcie przygotowujemy strategię, nie? To też jest rzadko spotykane na rynku. I tu jest podobny case, nie? Czyli klienci i działy marketingu, marketerzy się skupiają na tym, żeby kreacja była super, żeby coś tam i nikt nie patrzy na strategię. Nie? Która też swoją drogą powinna bazować na danych takich, to trochę innych niż te, o których my rozmawiamy, ale jednak na twardych danych. Nie? Czyli zbieramy dane, robimy diagnozę, potem to dopiero kaskaduje na strategię, która dopiero powinna kaskadować na piękne kreacje i inne takie. Nie? No to jest dochodzenie na trudy, mam wrażenie, nie? Żeby łatwiej, żeby wszystkim to samo, w sensie po stronie tych ludzi, którzy nie chcą koniecznie się opierać na strategii, to zdecydowanie. No ale jest mnóstwo rzeczy, które możesz zmienić w marketingu i super je go wzbogacić i w ogóle te swoje działania tak poprowadzić w taką stronę, opierając je tylko na danych, że już samym faktem tego, że właśnie będziesz adresował to, co się dzieje, to, co zobaczysz w danych, jesteś w stanie już zbudować mega dużą przewagę konkurencyjną. Gigantyczną wręcz, bo adresujesz dokładnie te bolączki, z którymi ludzie do ciebie przychodzą. Nie, że je zgadujesz, żeby ci wydaje, oho, teraz jakaś nowa kampania, bo już taka jest super ekstra świąteczna i w ogóle wszyscy szaleją. Ja to zawsze klientom tłumaczę tak, bo my robimy badania motywacji do zakupu podłoża emocjonalnego na zasadzie najczęściej, nie wiem, ankiet albo jakichś rozmów one-to-one z potencjalnymi klientami, nie? Czyli też od nich wyciągamy informacje bardziej pod komunikację takie, czego oni się boją, co decyduje przy zakupie, jakieś takie rzeczy pod komunikację, ale te rzeczy jakby jak to wyciągamy, nie? Albo jak to wyciągamy od handlowców, bo działy sprzedaży też są na przykład w firmach, takim miejscem, gdzie oni dużo wiedzą o klientach, a dział sprzedaży i dział marketingu to zazwyczaj ze sobą, wiesz, bardziej się kłócą niż rozmawiają w większości firm. Ja wchodzę do firmy, wchodzimy z zespołem, nie mamy bladego pojęcia jakby co dla tej firmy zrobić, robimy badania, gadamy z handlowcami, wiemy już wszystko. Ja zawsze klientom tłumaczę, że nawet jakbyśmy byli, wiesz, topowymi marketerami kreatywnymi i nie wiadomo jakimi, to i tak nie powinniśmy bazować jakby na swojej głowie, tylko na głowach klientów, nie? I stamtąd jakby brać informacje i to przetwarzać. Masz ten problem, że mimo wszystko, jeśli zbierasz właśnie takie informacje od osób trzecich, czyli na przykład od takich handlowców, nieważne jak oni świetnie będą znali swoją grupę, zakładam, że znają, no bo siłą rzeczy, no to zawsze to jest gdzieś tam zabarwione jakimś ich założeniem, niekoniecznie popartym tym, co jest w rzeczywistości, albo wiesz, takim wydaje misizmem, że może to w tę stronę. Tak, tylko jak się porozmawia z kilkoma handlowcami, to gdzieś to się zaczyna krystalizować i tak bardziej niż w momencie, kiedy rozmawiamy tylko z działem marketingu, który styczności bezpośredniej z klientem nie ma. Nie, no, nie wiem, przy firmach B2B na przykład to ma duże znaczenie. To jak najbardziej, to się zupełnie... Pytanie klientów zawsze jest najlepsze, tylko nie zawsze po prostu klient ma na to kasę, nie? No bo to trochę czasu schodzi. Przyznam się do tego, że byłam właśnie ostatnio na Crashu, zresztą na Crashu się przecież poznaliśmy rok temu, i występował bardzo dobry znajomy i opowiadał o badaniach z klientami, ale takich typowo UX-owych, takich tradycyjnych, czyli wywiady fokusowe, jakieś tam badania dzienniczkowe i tak dalej. I on jest absolutnym ekspertem. Jakby wszystko, co mówi, jest poparte jego wieloletnim doświadczeniem i wiedzą i tutaj w ogóle nawet mnie wchodziła w polemikę, bo nie czuję się na siłach. Aczkolwiek taki, wiesz, wewnętrzny mój głos, taki niecierpliwy siedział i myślał, Boże, dlaczego? Po co? Ile czasu? Jezus Maria, przecież to można w 15 minut zrobić. Dlaczego ja mam, wiesz, miesiącami prowadzić takie badania? Jeszcze mając z tyłu głowy, że kurde, jak zapytam klienta, to on mi powie... wiesz, taką wersję przepuszczoną przez swój własny filtr, a jego zachowanie, takie prawdziwe, no to nie jest przepuszczone przez filtry, to jest po prostu czarno na białym, co się z nim dzieje.
Nie, ta strona mnie w ogóle nie denerwowała, ja sobie z nią dałam świetnie radę, a zobaczysz moje nagranie, ja tam klikam jak szalona po wszystkich zakładkach i wiesz, sieje jakiś straszny ferment, więc tak, zgadzam się, badania pewnie. I mają mnóstwo wartości, ale wydaje mi się, że jeśli żyjesz w takim świecie digitalu, w sensie twój biznes żyje w takim mocno świecie digitalu, to nie zawsze to jest najszybsza droga. Może tak. Okej, najszybsze pewnie nie. No, tylko pytanie też teraz mi się zrodziło w sumie, jak już sobie rozmawiam jak marketer z marketerem, przy komunikacji, nie wiem, w social media, przy budowaniu jakiejś społeczności, to jak to się ma to, o czym mówisz? W sensie takie badania na klientach versus badanie na narzędziem waszym na przykład. No dobra, no to powiem ci... Bo strona internetowa okej, jakby, nie? Pytanie klientów, co ich tam denerwuje versus wasze narzędzie, no to jakby nie ma dyskusji, nie? Ale co w przypadku, kiedy musimy tworzyć jakąś komunikację taką, no nie wiem, chociażby w social media? No dobra, to słuchaj, sytuacja prawdziwa, 100% prawdziwa, nic nie zmyślam. Ania Kruk, biżuteria, robili na walentynki, to już było nawet nie chyba w tym roku, tylko jeszcze w zeszłym roku, robili kampanię reklamową, walentynki, kampania, biżuteria, jakby wszystko się składa, nie? To wszystko ma jak najbardziej sens. No i na przykład w takim sobie cuksie, którego mieli, możesz zrobić w ten sposób, że wygenerujesz sobie na przykład hitmapy, takie grupowe, tylko i wyłącznie dla tego ruchu, który przychodzi z kampanii. Czyli sobie zaznaczasz, że mają przyjść z tego konkretnego źródła, tam sobie wiesz, albo UTM-em to załatwiasz, albo jakimś tam innym przekierowaniem. I masz po prostu zachowanie tych wszystkich użytkowników zebrane razem, ale to są tylko ci, którzy przyszli z kampanii, więc nie masz całego ruchu. No i co się okazało szybciutko, że ci ludzie, którzy przychodzili z tejże kampanii walentynkowej, od razu, momentalnie, tylko weszli na stronę, od razu szli na filtrowanie i albo filtrowali po cenach, albo filtrowali sobie po jakby rodzaju biżuterii tam, wiesz, bransoletki, kolczyki, coś tam innego jeszcze. No i to jest bardzo prosty komunikat dla marketera, że wystarczyłoby zrobić tę kampanię kontekstową zamiast taką otwartą. Czyli na przykład robisz kampanię najpiękniejsze bransoletki do 100 zł albo najfajniejsze kolczyki na walentynki w jakimś tam konkretnym budżecie i już odsiewasz tą pierwszą frustrację, która się pojawia u twoich klientów potencjalnych, bo sporo z nich odpadnie, po prostu się wkurzy, wiesz, a nie chce mi się, nie mam czasu. Jakby ta motywacja, mimo wszystko motywacja, szczególnie w ogóle jeśli mówimy o social mediach i o reklamach takich socialowych, to ta motywacja nie jest jakaś super silna. To nie jest sklep, który sam siadłeś do kompa, wpisałeś konkretnie nazwę i jesteś super zmotywowany, żeby dokonać zakupu. Po prostu gdzieś tam sobie scrollujesz, zobaczysz reklamę, mówisz, a może. Więc jeśli ty jako marka w takim momencie kładziesz jakąkolwiek przeszkodę, nawet taką drobną jak filtrowanie, to już odsiewasz sobie niektórych klientów, bo oni stwierdzą, a dobra, nie warto, w sumie aż tak mi nie zależało, no to wychodzę z tej strony, nie kupię. Więc możesz właśnie, to jest bardzo marketingowy case, to nawet nie jest taki typowo UX-owy case, czy wiesz, czy jakiś tam projekt produktowy, tylko masz już informację, że po prostu troszeczkę inaczej wystarczyło skonstruować tą samą reklamę, czy to jej komunikat, czy obrazek, grafikę, whatever, z czego tam sobie korzystałeś i już masz jedną frustrację mniej na tej ścieżce klientów. Tak, no a przy dużych kampaniach współczynnik konwersji 2% czy 2,5% to już jest kupa hajsu. Oczywiście. To wiesz, możesz też wykorzystać w ogóle w trochę inny sposób przy kampaniach, też cały czas jakby siedząc w tym świecie marketingu, to T-Mobile miał też taką akcję z nami, gdzie mieli agencję, która ustawiała im reklamę, już teraz nawet nie pamiętam na co konkretnie, no na przekliki w każdym razie na stronę. Więc jakby puścili im kampanię i w wynikach wszystko jakby siadło, bo wiesz, poszedł w górę ruch na stronie, kliki się zgadzały, w ogóle wszystko ekstra, tylko jakoś konwersja stała i trochę dziwnie, nie? Coraz więcej ludzi, a w ogóle nikt nie kupuje, to chyba nie do końca to chodziło w tej reklamie. No i jak sobie się przyjrzeli takim właśnie, wiesz, zachowaniom behawioralnych dla tych ludzi, konkretnie z tej kampanii, tej konkretnej, okazywało się, że owszem, ta kampania się otwierała, ale w zakładkach w tle. I tak naprawdę nikt ostatecznie w ogóle nie widział nawet tej strony, nie widział tej oferty, którą oni dawali, bo agencja trochę sobie poszła tam na łatwiznę i tak ustawiała, że no co, no kliki się zgadzają, to przecież. A że sprzedaż już siedzi, no to nie do końca ich sprawa. Ludzi też możesz jak najbardziej wykryć. O, tym bardziej, w sumie tego ci nie powiedziałam wcześniej, ale to jest też jeden z takich całkiem sporych wyróżników
czy to byśmy się porównywali z Hotjarem, czy z jakimkolwiek innym narzędziem takim bardziej jakościowym, to my też w ogóle podchodzimy do tej analizy w taki sposób, że nie skupiamy się, tak jak na przykład Analytics robi, na pojedynczych sesjach, tylko my jakby zbieramy całą wizytę. Czyli wiesz, ja widzę, no może nie, no nie siedzę, nie oglądam tych nagrań jakby co, więc to nie ja widzę, ale narzędzie widzi, że twój klient na przykład wszedł na twoją stronę i otworzył sobie kilka zakładek. Czyli wiesz, na przykład chcesz sobie porównać buty, że na jednej zakładce ma jeden model, na drugim drugi. No i jak podejdziesz do tego w taki tradycyjny sposób do analizy, no to zobaczysz, że masz dwie strony i załóżmy, że on kupi jedne z tych dwóch butów, no to jedna strona znaczy świetnie performuje i tutaj mamy kasę i tu się konwersja zgadza, a druga strona ewidentnie jest beznadziejna, bo nikt nic nie kupił i wyszedł od razu i o, bounce rate jest wielki. No nie, no bo to była cały czas ta sama wizyta, to po prostu był ktoś z inną motywacją, wiesz, że przyszedł, bo chciał sobie porównać produkty, a nie dlatego, że coś jest nie tak na stronie. Mhm. Także w ogóle takie podejście całościowe jest, myślę, że rozwiązuje bardzo dużo problemów. Zamiast i takich błędnych założeń. Tak, dobra, to teraz mnie kupiłaś. Jak włączymy nagrywanie, to będziemy rozmawiać o tym, jak dołączyć do programu tych agencji. No, dobrze. Dobrze. Dzięki ci, Kamila, za rozmowę. Myślę, że fajnie pogłębiliśmy ten temat. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć więcej, to wie, gdzie szukać informacji. I co? Mega jakby ciekawy temat. Zazdroszczę aż ci pracy w promowaniu tego rozwiązania. No jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu, bo wiesz, tak jak mówiłam, nie? Hotjar już zrobił kawałek roboty w tym świecie takim analizy, a my teraz mamy do przekopania te założenia, które Hotjar postawił i pokazanie ludziom, że kurde, można lepiej, można fajniej. Więc to jest zawsze ciekawe, wchodzenie w taką, wiesz, trochę niszę, trochę innowacje. No i nie mam, jest tu bardzo dużo pola na kreatywne działanie, także trochę tak, też prywatnie, jak chcecie do nas dołączyć do mojego zespołu marketingowego, to znajdziecie na LinkedInie, można mnie łapać, zapraszam serdecznie, polecam. Tak. Ja również polecam. Dobra, to jeszcze raz dziękuję ci, Kamila. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeżeli ta rozmowa była dla Ciebie ciekawa i coś wniosła do Twojego biznesu, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Tutaj co piątek wrzucam praktyczne filmy dotyczące marketingu i sprzedaży, tego jak działać tam efektywnie i strategicznie, a także raz na jakiś czas wrzucam rozmowę z ciekawymi gośćmi, którzy mogą przybliżyć bardzo praktyczne, bardzo też skuteczne elementy związane z marketingiem, więc zapraszam Ciebie do subskrypcji, do podania być może też tego odcinka dalej. Widzimy się w jednym z kolejnych odcinków Strategicznych Piątków. Trzymam kciuki za wdrożenie narzędzia Caxa.io. Cześć!